Witamy Państwa wczesnym rankiem, kiedy to sezon kąpielowy w Opolu przecież jest rozpoczęty, stąd dzisiaj relacjonujemy z nadwody, ale uwaga, ta tabliczka, którą Państwo wyraźnie widzieli, wskazuje, że tu na kamionce piast kąpać się ani nurkować niestety w tym sezonie wolno nie będzie. Działać będą już od przyszłego weekendu kamionki Bolko oraz kamionka Malina. Tutaj na kamience Piast, doskonale znanej wielu mieszkańcom Opola, zwłaszcza właśnie z frajdy, nurkowania, tego robić nie będzie można. Już ustawiono te tablice, one są w kilku punktach i w kilku miejscach i prosimy się do nich dostosowywać. Ale dlaczego tutaj kąpać się nie będzie można? Otóż rozpoczęła się przebudowa, która będzie kosztowała około 13 milionów złotych, ale 9 milionów to środki pozyskane przez miasto z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wiosny przyszłego roku będziemy musieli się uzbroić w cierpliwość, ale efekty, jakie później przyjdą, na pewno Państwa uradują i ucieszą, dlatego że tu powstaną zupełnie nowe miejsca, te przede wszystkim rekreacyjne, począwszy od siłowni na wolnym powietrzu, przez dookoła ciągnące się trakty rowerowe, a także między innymi projekt zakłada wybudowanie i stanicy, i pomostu pływającego. Więc nie dziwcie się Państwo, że warto przecież będzie teraz wyczekać po to, by później mieć olbrzymią frajdę. Skierowania się tutaj, czy samemu, czy z rodziną, i uprawiania czy nurkowania, czy też po prostu odpoczynku. Na razie przypominamy, te tablice wskazują wyraźnie. Na kamionce piast obowiązuje zakaz kąpieli i zakaz nurkowania. To w tej chwili teren prywatny i w kilku miejscach te tablice są umieszczone. Korzystajmy zatem zarówno z naszego otwartego basenu, jak i wkrótce już podczas następnego weekendu z kamionki Bolko oraz z kamionki malina. Miłego dnia!